Kontynuując naszą obróbkę zdjęć dziecięcych, pora na kolejną lekcję, w której znów zmiękczymy sobie zdjęcie, ocieplimy barwy i nadamy więcej świateł. Wystarczy spojrzeć na oryginał zdjęcia i następnie na zdjęcie po obróbce. Jak widzimy, zdjęcie po obróbce jest o wiele bardziej wyraziste, posiada fajnie padające miękkie światło, które ostatnio jest bardzo modne, jeśli chodzi o edycję fotografii dziecięcej. Tak więc zobaczymy, jak z takiego zwykłego zdjęcia stworzymy coś o wiele bardziej ciepłego, o wiele bardziej miękki klimat stworzymy na zdjęciu. Tak więc zabieramy się do roboty. Pierwszą rzeczą to otworzenie zdjęcia w module kamera RAW i następnie przechodzimy od razu do zakładki podstawowe, gdzie leciutko, manipulując temperaturą, zwiększamy sobie temperaturę, ponieważ oryginalne zdjęcie wydaje się zbyt blade. Idziemy dalej i tutaj ekspozycja. Myślę, że lekko zmniejszymy ekspozycję, przez co wydobędziemy więcej tutaj świateł. Zobaczmy. Idziemy dalej. Kontrast. Tutaj zwiększyłem kontrast tylko o 2 punkty, również wydobywając więcej cieni i świateł. Tak więc idziemy dalej i suwak światła manipulujemy. Podnoszę go, czego efektem jest wydobycie świateł, cienie. Cienie również podnoszę, rozjaśniając właśnie ciemne elementy na tym zdjęciu. I co my tu mamy? Kolory białe, które również leciutko tylko akcentuję. Dobra. Dalej mamy suwak przejrzystość. Zobaczmy. Chcemy zmiękczyć to zdjęcie, zatem przesuwamy ten suwak, powiedzmy, na minus 10. Dzięki temu zdjęcie jest bardziej miękkie i jaskrawość tutaj leciutko podnoszę jaskrawość barw. Dobra. Przejdźmy sobie jeszcze do zakładki HSL Luminacja i spróbujmy coś zrobić ze skórą naszej bohaterki. Okej. Jak widzimy, manipulując suwakiem czerwonym, zwróćmy uwagę szczególnie tutaj na okolice ust, które sobie troszkę rozjaśnimy. I jeśli chodzi o pomarańcze, również jak widzimy, mamy możliwość rozjaśnienia skóry, tak by była bardziej jasna. Dobra. Myślę, że tak wystarczy. Mamy tu jeszcze odcienie żółte, ale je akurat pozostawimy w spokoju. Kolory zielone możemy lekko zmniejszyć. Ok. Zobaczmy, co się dzieje ze zdjęciem. Bohaterka wychodzi na pierwszy plan, a tło jest bardziej przyciemnione. Dobra. Tutaj myślę, że pozostałe suwaki mogą pozostać bez zmian. Możemy zwiększyć lekko suwak niebieski, przez co tutaj sukienka i skarpetki nam się fajnie wybielą. Dobra, reszta suwaków pozostaje bez zmian, a my możemy otworzyć sobie już nasze zdjęcie
z poziomu Photoshopa. Otworzymy sobie to zdjęcie jako obiekt inteligentny, dzięki temu będziemy mogli powrócić do naszej obróbki w każdej chwili, czyli trzymamy wciśnięty Shift i klikamy tutaj otwórz obiekt. Zdjęcie zostało otwarte jako obiekt inteligentny, a my będziemy już edytować teraz to zdjęcie z poziomu Photoshopa. Dla porównania możemy sobie otworzyć oryginalne zdjęcie i zobaczyć różnicę na tą chwilę. Dobra, idziemy dalej. Dodamy sobie mapę gradientu, która ociepli nam to zdjęcie. Znamy już ten sposób z poprzednich lekcji. Jednak tylko leciutko, zatem tutaj krycie na poziomie 10%. Dobra. Idziemy dalej. Oczywiście musimy tutaj zmienić tryb na łagodne światło, właśnie tak. I następna warstwa to warstwa gradient. Wcześniej ustawimy sobie czarno-biały kolor narzędzia w taki sposób. Dodajemy sobie gradient i tutaj wybieramy czarno przeźroczysty gradient. Będzie to gradient radialny. Dajemy go tutaj odwrotnie, ponieważ chcemy stworzyć ciemną otoczkę wokół naszej bohaterki. Dobra, zatwierdzamy i zmniejszamy sobie krycie, tak by efekt nie był zbyt mocny. I z maski tej warstwy czarnym, miękkim pędzlem z kryciem około 40% wymazuję tutaj efekt działania tej warstwy, ponieważ nie chcemy, by nasza bohaterka została przyciemniona. Możemy również wymazać tu światła padające. O, właśnie tak. Dobra. I mamy coś takiego. Tutaj również możemy podkreślić światła. Dobra. Idziemy dalej i dodajemy warstwę jasność, kontrast, gdzie podnoszę jasność i lekko zmniejszam kontrast. Właśnie tak. Dobra, teraz wypełniam tą warstwę czarnym kolorem. Ctrl Backspace. Mając ustawiony tutaj czarny kolor tła i miękkim białym pędzlem odsłaniam naszą bohaterkę. Mogę zwiększyć krycie pędzla. I zobaczmy, jak to wyszło. Jak widzimy, nasza bohaterka przez to działanie jest jakby wysunięta jeszcze bardziej na pierwszy plan. Teraz dodamy sobie efekt świetlny w postaci flary obiektywu. Jednak, by flara obiektywu została zastosowana na zdjęciu, musimy stworzyć nową warstwę i wypełnić ją czarnym kolorem. I właśnie teraz możemy spokojnie zastosować flarę obiektywu, czyli renderowanie. Flara obiektywu. Wybieramy sobie w naszym przypadku pierwszą flarę. Dopasowujemy jej wielkość do zdjęcia. OK, i mamy flarę. Możemy ją sobie jeszcze tutaj lekko przesunąć. I tak, by flara została na zdjęciu, a znikło czarne tło, musimy zmienić tryb tej warstwy na ekran. OK. Zmniejszymy sobie krycie do około 70%. I by efekt był bardziej naturalny, to możemy wybrać rozmycie gaussowskie i rozmyć sobie naszą flarę w zależności od tego, jak bardzo chcemy tutaj pozbyć się widocznych odblasków. Dobra.
rozmywamy. I teraz możemy na dowolny kolor pokolorować sobie naszą flarę, a zrobimy to dodając warstwę barwa nasycenie. I teraz wybieramy koloruj, jednak by kolorowanie nie dotyczyło całego zdjęcia, dodajemy sobie maskę przycinającą, co oznacza, że będziemy tylko zmieniać warstwę niżej i możemy sobie teraz właśnie pokolorować na dowolny odcień. Wybierzemy żółty i w zależności od tego, jak intensywnie chcemy tutaj uwydatnić efekt działania dobra, możemy zmniejszyć krycie. Ok. I teraz nasza bohaterka została rozświetlona, jednak wydaje mi się, że zbyt mocno. Zatem dodajemy sobie maskę do tej warstwy, czyli do warstwy z flarą obiektywu i czarnym, miękkim pędzlem odsłaniamy sobie tutaj naszą bohaterkę, a w szczególności twarz, tak by aż tak mocno światło nie padało na twarz naszej bohaterki. Po prostu tworzymy złudzenie, że światło pada za plecy, a nie na twarz. Tak więc wygląda to teraz w ten sposób. A my idziemy dalej i kolejna warstwa. A kolejna warstwa pokoloruje nam tutaj zdjęcie na żywszy kolor zielony. Teraz jest to trochę zbyt ciemne, zbyt smutne. Zatem ustawiamy przykładowy kolor zielony, coś takiego między zielonym a żółtym i następnie dodajemy warstwę gradient. Tutaj jeszcze raz ustawimy sobie ten kolor, coś takiego. Pozbywamy się tutaj koloru czarnego, dobra. I co my tu mamy? Zaznaczamy odwrotnie. Skala, no myślę, że taką zostawimy. Dobra. Tryb mieszania, łagodne światło i oczywiście zmniejszenie krycia. W zależności znów od tego, jak chcemy, jaki intensywny efekt chcemy uzyskać. Dobra. I teraz znów przechodzimy sobie na maskę tej warstwy i czarnym, miękkim pędzlem odsłaniamy naszą bohaterkę, ponieważ nie chcemy ją farbować na zielono. Światło ma padać za plecy, tak więc odsłaniamy sobie. Dobra. Zbliżamy się do końca naszej obróbki i dodamy sobie kolejną warstwę i znów będzie to gradient czarny, przezroczysty gradient. Tym razem wybieram rąb, umieszczam go tutaj odwrotnie i zwiększam skalę. Jak widzimy, dzięki temu powstaje fajna winieta. Oczywiście zmniejszam krycie, by efekt nie był zbyt mocny. Ok. Mogę jeszcze bardziej zmniejszyć krycie. I na sam koniec dodaję warstwę krzywe, gdzie leciutko podbijam kontrast za pomocą ustawienia krzywej w taki sposób, czyli leciutko wygięta krzywa na kształt litery S. I tutaj podnoszę jeszcze trochę końcówkę dolnej krzywej, tak by uzyskać taki efekt blado-czarnych barw. Dzięki temu zdjęcie stworzy swój klimat i dodamy sobie to wszystko do nowej grupy. Oczywiście możemy zmniejszyć krycie grupy
Dobra, porównajmy sobie zdjęcie przed i po edycji. Jak widzimy, zdjęcie po edycji jest o wiele bardziej wyraziste, posiada więcej świateł, jest ciepłe i myślę, że taki styl obróbki znajdzie zastosowanie w wielu zdjęciach dzieci.